Cześć, ja jestem Grzesiek i dzisiaj opowiem, jak możesz poprawić swojego LBL-a, tak żeby osiągać czasy 40-sekundowe, a nawet nieco lepsze. LBL jest metodą podstawową układania kostki Rubika i na szczęście daje się dość łatwo usprawniać i co więcej, kolejne usprawnienia wprowadzają nam elementy metody zaawansowanej, jaką jest metoda Fridrich, zwana bardziej poprawnie metodą CFOP i dzięki tym usprawnieniom stopniowo właśnie możesz przechodzić na tę metodę, która jest metodą już bardzo zaawansowaną. I dzisiaj opowiem właśnie, jak ja sam poprawiłem mojego LBL-a, mimo że uczyłem się tej metody przed ponad 20 laty. Oczywiście, jeśli ten odcinek Ci się podoba, zachęcam do subskrypcji, zostawienia lajka, zostawienia jakiegoś komentarza, to również dla zasięgów. Ja się staram odpowiadać również na wszystkie komentarze. No i jeszcze takich tutoriali tutaj parę mam do zrobienia na tym kanale, więc zachęcam do tego, żeby śledzić ten kanał. Otóż pierwsza rzecz, którą możemy poprawić, to pewne ujednolicenie LBL-a. Każdy z Was mógł się uczyć tej metody, czy uczył się tej metody z różnych źródeł. Bardzo popularnym źródłem jest kanał George'a i wersja LBL-a, którą on przedstawia. Ja sam uczyłem się identycznej wersji LBL-a przed 20 laty. Problem z tą wersją jest taki, że trudno jest ją usprawnić, ponieważ pewna kolejność robienia elementów jest z niej zaburzona. Otóż w tej metodzie najpierw, po zrobieniu oczywiście dwóch pierwszych warstw, robimy etap orientowania krawędzi. Tutaj robimy taki przypadek. Krawędzie są zorientowane i następnie przechodzimy do permutowania krawędzi, zostawiając rogi. Tak? Czyli ja teraz najpierw muszę spermutować krawędzie. Tak, mam spermutowane krawędzie, one siedzą na swoich miejscach i teraz muszę permutować rogi i zauważmy, że rozpoznawanie, gdzie jaki róg ma iść, jest dosyć trudne, dlatego że część z nich jest obrócona, tak? Wydaje mi się, że to będzie w ten sposób, tak, w ten sposób jest poprawnie. Teraz szczęśliwie mi się udało trafić, ale to tylko dlatego, że ja jestem też dość doświadczonym układaczem, więc speedcuberem, więc jest to dla mnie dosyć łatwe. Może cofnijmy tutaj tą końcówkę. Tymczasem w metodzie Fridrich jest tak, że po etapie orientowania krawędzi mamy etap orientowania rogów, tu już rogi mam zorientowane i później zabieramy się za etap permutowania rogów. Spermutowałem to odpowiednim algorytmem i następnie permutowania krawędzi. Także właściwy kierunek działania jest taki, że robimy najpierw orientację krawędzi, potem orientację rogów, permutację krawędzi, permutację rogów. I teraz, jeżeli nauczyłeś się metody układania LBL-em, na przykład właśnie od George'a albo od kogoś innego i te etapy masz zupełnie inne, no to to, co ja proponuję, to przejście na te etapy. A jeżeli nie znasz algorytmów, to tutaj u góry jest link do mojego filmu, w którym pokazuję algorytmy do tak zwanego toolu PLL-a i z tego zestawu tam jest aż 6 algorytmów, ale tak naprawdę możesz wybrać tylko 2, permutację T oraz jedną z permutacji U i tylko tymi 2 algorytmami możesz układać zarówno rogi, permutacją T, jak i krawędzie, permutacją U. Oczywiście czasem trzeba będzie te permutacje wykonać 2 razy, dlatego lepiej później nauczyć się całego zestawu właśnie z tego filmu. Skoro etapy mamy uporządkowane, to drugim usprawnieniem jest łatwiejsze orientowanie wszystkich narożników. Na ogół jest tak, że w LBL-u, którego się uczyliście, jest tak, że do orientowania narożników robimy tak, że odwracamy kostkę do góry nogami, wykonujemy cykle. Tutaj szczęśliwie jest tak, że... O właśnie, ale nieszczęśliwie jest tak, że się pomyliłem. Dobrze, więc wracamy. No i właśnie w tym etapie dosyć łatwo jest to pomyłkę, dlatego że robiąc te cykle można nie dociąć jakiegoś cyklu, tak jak ja poprzednio. Poza tym jest to dosyć żmudne, dlatego pokażę bardzo łatwy sposób, jak to usprawnić i wykorzystamy do tego 2 algorytmy, które są bliźniacze, które są swoimi wzajemnymi odwrotnościami. To jest algorytm, który się nazywa Sune i algorytm, który się nazywa Antisune. Oba algorytmy mają różne pozycje wyjściowe. Mamy ułożone krawędzie oczywiście i ułożony jeden róg, umieszczamy go z lewej strony przed sobą na ściance frontowej i zauważmy, że mamy albo taką sytuację, że żółta narożnik patrzy do nas, tak? Albo mamy taką sytuację, że żółty narożnik z tego rogu jest zorientowany czy skierowany w prawo. I teraz do rozwiązania tej sytuacji służy algorytm, który się nazywa Sune i który wygląda w ten sposób, mianowicie wyjmujemy sobie parę przed nami, czyli mamy RU, przestawiamy ją na lewą ściankę, tak, i następnie, czyli robimy ruch U, następnie robimy R, U dwa razy i R', tak, i czyli ta końcówka, wysuwamy slot dla tej pary, obracamy i wrzucamy parę. Więc tak wygląda algorytm Sune. Natomiast algorytm Antisune musimy na początek obrócić górną ściankę dwa razy, tak żeby kwadracik ułożony mieć z prawej strony u góry, czyli czy z tyłu, i narożnik cały czas oczywiście ten z prawej strony jest skierowany w prawo, ponieważ wszystkie narożniki są obrócone jakby w ten sam sposób. I teraz ten algorytm jest odwrotnością tego poprzedniego i wygląda w ten sposób. Wysuwamy slot, robimy U dwa razy, tak, żeby tę parę umieścić z lewej strony, chowamy slota i teraz tego slota ruchem U' podstawiamy w to miejsce i wrzucamy do slota. Oba algorytmy są swoimi wzajemnymi odwrotnościami, to znaczy zauważcie, jak ja na ułożonej kostce wykonam Sune'a, to mi się generuje sytuacja Antisune'a, a jak na ułożonej kostce wykonam Antisune'a, to mi się generuje sytuacja Sune'a. Więc tak sobie można je ćwiczyć. Więc wiemy, jak sobie poradzić z sytuacjami, kiedy mamy do obrócenia trzy narożniki. Zostaje nam 5 sytuacji, których musimy obrócić albo 2 narożniki, albo 4 narożniki. I teraz ja Wam pokażę, jak to bardzo łatwo zrobić, ponieważ w każdej sytuacji zawsze będziemy zaczynać od algorytmu, który się nazywa Antisune, a później w zależności od tego, jak się ułoży sytuacja, będziemy musieli wykonać albo Antisune, albo Sune, ale oczywiście trzeba będzie dopasować tę sytuację. Ta sytuacja to jest OLH. Charakteryzuje się on tym, że mamy dwa narożniki tych samych kolorów jakby naprzeciwko siebie. Chodzi oczywiście o kolory z górnej warstwy, czyli tej żółte. Tak, one są z tej samej strony. W odróżnieniu od tej sytuacji, kiedy mamy tak, że jeżeli mamy tutaj te dwa narożniki są z tej samej strony, to zauważmy, że te dwa już z tej samej strony nie są. One są jakby po przeciwległych krańcach. I teraz w tej sytuacji kostkę łapiemy w ten sposób, że te dwie żółte nalepki patrzą na nas i wykonujemy permutację Antisune jeden raz. Generuje nam się znowu sytuacja Antisune i wykonujemy ją drugi raz. Mam nadzieję, że nie za szybko. Natomiast w tej sytuacji, kiedy z tej strony mamy dwie nalepki tego samego koloru, ale z tej strony już nie mamy, tak, obracamy te dwie tego samego koloru na lewą ściankę. Ta sytuacja nazywa się algorytm Pi, tak jakby Pi albo Deadman, czasem jest to też nazywane, czyli martwy człowiek, leży sobie na plecach, tak, tu ma stopy, tu ma ręce, tutaj powinien mieć głowę i też łapiemy w ten sposób, wykonujemy Antisune'a. Tak, zauważmy, że wygenerowaliśmy jakąś sytuację. Teraz rozpoznajemy, mamy kwadracik, żółta nalepka jest z prawej strony, więc znowu będzie Antisune, więc robimy U2, na tę stronę i znowu Antisune. Tak, i mamy narożniki drugiej warstwy ułożone. W ostatnich 3 sytuacjach musimy obrócić 2 narożniki i tutaj są możliwe właśnie 3 różne układy i do każdego z nich trzeba zająć odpowiednią pozycję. Do takiej sytuacji, kiedy dwie żółte nalepki są z tej samej strony, ustawiamy je z prawej strony i wykonujemy oczywiście Antisune'a. Tak, generuje nam się jakaś sytuacja, ustawiamy do rozpoznania w ten sposób, żeby mieć kwadrat z tej strony, z lewej strony. Nalepka jest na ściance frontowej, żółta, więc teraz wykonujemy Sune'a. Tak, i mamy narożniki zorientowane. Druga sytuacja jest taka, że narożniki, które są żółtymi kolorami skierowane w bok, są jakby na ściankach przeciwległych, więc musimy tutaj ustawić w ten sposób, że te narożniki do ułożenia mamy z tyłu, na ściance tylniej, no i robimy Antisune'a. Tak, generuje nam się jakaś sytuacja do rozpoznania, kwadracik żółta jest do nas i wykonujemy Sune'a. Tak, i też już mamy ułożone. I trzecia sytuacja, taka, która jest najbardziej kłopotliwa do rozpoznania. Bierzemy nieułożony narożnik z lewej strony i teraz jeżeli patrzy do nas, to jest to dobre ustawienie, natomiast jeżeli patrzy w lewo, to jest to złe ustawienie, tak? To znaczy ten narożnik z lewej strony musi być ustawiony tak, żeby żółta nalepka patrzyła na nas i wykonujemy w tej sytuacji antisune. Tak, generuje nam się jakaś sytuacja, robię U2. Mamy kwadracik, żółta nalepka jest do mnie, więc to będzie Sune, wykonuję i kostka jest ułożona, w sensie ułożone są narożniki ostatniej warstwy i w ten sposób mamy zorientowane narożniki w tej warstwie. W ten sposób można oszczędzić bardzo dużo czasu, poza tym właśnie zmniejszamy znacznie szanse na pomyłkę, ponieważ orientowanie rogów jest dość żmudne, zwłaszcza wtedy, kiedy wykonujemy to właśnie cyklami i wtedy dość łatwo o pomyłkę, niedocięcie jakiegoś cyklu i tak dalej. To wszystko będzie z mojej strony. W opisie macie link z algorytmami w formie PDF, gdzie też jest wszystko rozpisane na to, jak ustawić kostkę i jak wykonać oczywiście algorytm. Mamy antisune, później jakąś odpowiednią przestawienie górnej warstwy i później sune albo antisune, a poniżej w tej tabeli są też normalne algorytmy, których też można się nauczyć, ale te algorytmy też pokazuję w takim filmie, który tutaj macie u góry, w filmie do To Look OLL-a. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, pa.